Już od godziny 18 z każdą chwilą przybywało Lubinian, którzy chcieli zająć jak najlepsze miejsce przy scenie. O godzinie 19 rozpoczął się koncert. Była Sarsa, Marcin Sujka, zwycięzca The Voice of Poland, orkiestra Mariusza Dziubka, Dziubek Band, a oprócz tego mażoretki, akrobaci, tancerze, a wszystko pod czujnym okiem Krzysztofa Ibisza, który poprowadził imprezę. Mieszkańcy wysłuchali koncertu muzyki filmowej w ciekawej aranżacji wizualnej. Były Czarne chmury, Sami swoi czy Polskie drogi. Zaprezentowano także współczesne hity, jak na przykład Happy Pharrella Williamsa. Show było wyjątkowe, rozgrywane równocześnie na scenie i na peronie. W przedstawieniu brali udział również uzdolnieni lubinianie wyłonieni wcześniej podczas castingów. Młodzi grali m.in. na skrzypcach, flecie, tańczyli i śpiewali. Muzyczne wydarzenie bardzo podobało się lubinianom, którzy śpiewali z artystami. Na koncert Sarsy. A dlaczego chcesz jej posłuchać? No bo ją lubię bardzo. Fajna piosenkarka? Tak. Wyjątkowe show trwało prawie 3 godziny.